Niewydolność układu pokarmowego, nerek, reakcje alergiczne, a nawet śmierć. Tak może skończyć się podtruwanie psów trutką lub nabitą ostrymi przyrządami wędliną. Na takie pułapki trafili mieszkańcy Jaworzna, którzy spacerując ze swoimi psami natknęli się na nabitą pineskami kiełbasę. Po mobilizacji mieszkańców policji udało się zatrzymać kobietę, która rozrzuciła jedzenie. O tym, jak tłumaczyła swoje zachowanie i co jej teraz grozi, Karolina Komada. Chociaż podczas spacerów właściciele starają się mieć psy pod kontrolą, to są momenty, kiedy zwierzęta idą własną drogą. Lubią psy czasami iść w dane miejsce, bo tam akurat coś im pachnie, więc wracają z powrotem, żeby tam coś, może jakaś przekąska, kosteczka czy cokolwiek. No i lepiej popatrzeć, co wkłada do pyska. Bo może zjeść coś, co mu zaszkodzi, tak jak w Jaworznie, gdzie kobieta podrzucała kawałki wędlin z wbitymi pineskami. Sprawą zajęła się policja. Po zabezpieczeniu nagrań z monitoringu i ustaleniu wstępnych okoliczności od świadków dokonaliśmy ustalenia i zatrzymania tej kobiety w wieku 69 lat, mieszkanki Jaworzna. Kobieta tego samego dnia na podstawie zebranego materiału dowodowego usłyszała zarzut usiłowania uśmiercenia nieokreślonej liczby zwierząt ze szczególnym okrucieństwem. Kobieta tłumaczyła, że wyrzuciła starą kiełbasę jeszcze ze świąt i wbiła w nią pineski, ponieważ frustrowały ją szczekające psy sąsiadów oraz to, że właściciele nie sprzątają psich odchodów. Jeden z mieszkańców o całej sprawie poinformował lokalne media i to właśnie dzięki mobilizacji mieszkańców udało się znaleźć kobietę. To jest przykład na to, że magia internetu działa. Gdy ludzie zobaczyli ten incydent, kiedy ktoś podtruwał, chciał zatruć czy zabić te psy, zgłosiło się wiele osób, które chciały znaleźć sprawcę tego wykroczenia. Ludzie, którzy w sąsiedztwie mieli kamery monitoringu, szybko przejrzeli zapisy monitoringu z danego dnia, no i tak udało się wytypować osobę, która była podejrzana, a teraz, jak się okazuje, no której postawiono zarzuty. Jak informują weterynarze, takie przypadki zdarzają się dość często i często też kończą się tragicznie. W wielu przypadkach nie ma możliwości odratowania przebitych ścian przewodu pokarmowego. Zagrożeniem może też być jedzenie nabite trutką. Właściciele nam przynosili różnego rodzaju produkty żywieniowe typu kawałki kiełbasy, szczęki, w których była wsypana jakaś trutka chemiczna na szczury czy na ślimaki i też wtedy zatrucia przebiegają z objawami neurologicznymi, z objawami gastrycznymi, wymiotów, biegunki są też bardzo trudne do opanowania i też zależy to oczywiście od dawki toksycznej, jaką przyjął pacjent, jego objawy kliniczne, jego rokowanie i możliwość wyleczenia. W tym przypadku żaden pies nie ucierpiał. Jeden, który próbował zjeść starą kiełbasę z pineskami, od razu ją wypluł, a jego właściciel powiadomił o sprawie policję.